Cześć, mam malutkie zamówienie z Avonu do otwarcia i otwieram, bo tam mam odżywkę na paznokcie. Widzicie, jak moje paznokcie wyglądają? Muszę je pomalować. Więc stwierdziłam, że sobie otworzę z Wami. Już ją poza kadrem otworzyłam, bo nie chciałam bardzo szeleścić. I tak, na początek 10 bodajże torebek do zamówień. Nowy zapach Elite Gentleman Quest męski. Ej, szkoda, że nie ma napisane, wiecie, jakie są nuty zapachowe. Tutaj mamy Avon Luck, to jest dla klientki. Moja odżyweczka. Nie, przepraszam, to nie jest odżyweczka. To jest nowość. To jest, nawet mi się statywu nie chciałam za bardzo ustawiać, sorki. Avon Power Stay, lakier żelowy w kolorze Sweet Bloom. Taki jest ten kolor. Moja odżyweczka musi być gdzieś głębiej. Tutaj jest znowuż mydełko do rąk. Cosmic Violet i Amber Moonstone Scent. Wąchałam w katalogu stronkę pachnącą, ładne to było. Ale nie wiem, jak pachnie księżyc. To niby ma być jakiś kosmiczny zapach, ale co tam jest tak naprawdę? Tego nie wiem. Z naturalnymi ekstraktami, więc fajnie. Amber to bursztyn, więc może tam jest jakiś zapach bursztynowy. próbka serum Eniu, próbka perfum, wiecie, Splendori, Splendori Faraway. Dużo tych próbek zamówiłam w sumie. Tutaj Power Stay w kolorze, jaki mi dali kolor? Light Beige, czyli ciemny. Zawsze te próbki dorzucają dosyć ciemne. I tutaj też jest Light Beige. I tutaj dla klientki Geniusz tusz w tym standardowym czarnym kolorze. Perfumetka, znaczy próbka nowego zapachu Faraway Beyond the Moon. Wczoraj byłam nim wypsikana, bo sobie zamówiłam perfumetkę w zeszłym katalogu i no fajny jest, fajny, nie ma co, ale jest dość mocny i ja, tak jak mówiłam ostatnio, troszkę też więcej tych próbek wzięłam, bo naprawdę się ludziom podoba ten zapach, więc będę dokładała do paczek. Tak jak mówiłam, nie potrzebuję ciężkich zapachów ostatnio, bo mam sporo takich ciężkich, a mało lekkich. Tutaj już jest katalog na wrzesień. Tu oczywiście ten nowy zapach. Z tyłu mamy tusz. No, przegląd zrobię na pewno. Sama jestem oczywiście ciekawa. Ale szukajmy fokusa. Fokus. Jeszcze utrzymuje się na poziomie złotym, ale nie wiem, ile jeszcze to potrwa. Ostatnie zamówień coraz mniej. Nowość będzie serum przeciwzmarszczkowe z Eniu. Albo można zamówić zestaw Inca de Sens. O, to się jeszcze zastanowię. A z tyłu co mamy? Jakie będą nowości na październik? I Marii z jeżyną. I ten... powiem Wam, że to się opłaca. Zapach, żel pod prysznic, jakiś nowy zapach i no to serum, także możliwe, że wezmę sobie to i właśnie to Inca de Sens. Także zobaczymy, to też zrobię przegląd. Tutaj mam jeszcze troszkę katalogów. Chyba ich wzięłam z 10 i fokus jeszcze jeden.
tutaj jest. O, jaki on jest duży. Wiecie co, to jest pomadka Power Stay. 16-godzinny ma być efekt. I ja myślałam, że ona będzie taka malutka, tak jak wtedy, co pamiętacie, była w takim kartonowym opakowaniu, zamawiałam siostrze. I ona była taka malutka, mnie to zaskoczyło, że ona jest taka mała. A to jest nowość w kolorze I Can Quit Coffee i on jest taki, o widać tutaj troszeczkę, taki beżowy. No i on jest duży, myślałam, że to jakiś, się pomyliłam, jakiś tusz tutaj jest, ale nie, to jest właśnie ta pomadka, więc spoko. No i to, co potrzebuję z tej paczki, czyli moja ulubiona odżywka, którą serdecznie Wam polecam, bo jest naprawdę super. No i to wszystko na dzisiaj. Taki krótki film.